Cześć, witajcie, z tej strony Jayko, witam was w kolejnym odcinku Role and Playa z Lachem. Siemanko wszystkim. Gotowy? Tak. No to zaczynamy. Dobra, to pierwsze ja losuję, a Lachu mnie zatrzymuje. A ja bez końca rymuję i się z tym dobrze czuję. Dobra, idziemy. 3, 2, dobrze, 1. Że mam wodę tu. Stop. Ruś, Rasian. 3, Machaczka, no. 2 i 1. Stop. Jest! Ojej. Czeska Moskwa. Czeska Moskwa, dobra. Czeska Moska. Czekaj, tylko ja sobie tutaj dam... O, okej. Okay. Dobra, raz, dwa, trzy, start. Stop. Nie. I tak powinien, że znając swoje szczęście, byś miał najgorszą drużynę, jaka jest dostępna. Ja, która to jest najgorsza? Czekaj, zobacz. Bo ta 3,5, no tutaj to było. Jakaś 3,5 jest najgorsza. Dobra, mniejsza z tym Atalanta. Raz, dwa, trzy, start. Stop. Jakim cudem ty już do Atlanty doszedłeś? No nie wiem. No dobra. A w sumie. Gotowy? Równiutko mamy. O, jakie fajne stroje. Brakowało mi tego. No naprawdę mi się podoba. Ja wiem. O kurde, i już mi się smutno zrobiło. Czemu? Tylko szkoda, że screena nie mogę robić. Czekaj. Ale Musa jest zajebisty na ataku. Wyślę ci tego screena. Co? Wyślę ci tego screena, to sobie wstawisz. Jezus Maria, wszyscy mają po dwa w dół formę. Idealnie dzisiaj. Ty, tu jest ten Denis. On ma jumping 91. Dumbia! Ej, tu jest ten Morales, ten taki malutki z Argentyny, pamiętasz? CF. No. Tak to naprawdę on jest. No nie? Czekaj, on gra tylko na ST, a ten, a Dumbia może grać na ST tylko. No dobra, mogą być. Zagrają tak, może Dragojewa sobie przełożymy. Dobra, jestem gotowy. No ja też. Kurde. Ale dobry skład mają. Dość szybki, naprawdę szybki. Jezu. Ruskich w ogóle jest kilku ciekawych zawodników. Zgadzam się. Tylko liga jakaś taka ruska. Taka tak. Ruska. Taka niezbyt. W ogóle ty masz swoją ulubioną ligę, czy nie? No PPL chyba jest taka moja ulubiona. Ale mówię, ja nie oglądam na tyle piłki nożnej chyba. Jak się taki... rzucił na... Co on taki szybki? Ty... We dwóch. Dobra. Jak się rzucił jak motyka na słońcu. Jaki ten mecz mi się jakiś szybki wydaje w ogóle. No w porównaniu do tamtego to będą po prostu błyskawice tutaj. No, wiedziałem, że tam nie znajdziesz. Bonaventura! Czujesz jakby tak strzelić bramkę? Ale masz jakieś takie ulubione z PPL, czy nie, ogólnie? Znaczy no mówię, niby jestem za tak, Manchester United, że... nie, jeżeli chodzi o klub. Jeżeli już mam się za kimś opowiedzieć, bo z nimi praktycznie od zawsze jakoś tak byłem. No i tyle, no ale nie mam jakoś tak, że fanatycznie, albo że mówię, nie wiem, tak po prostu, no. Nie, po prostu lubisz United i no, tyle. No i tyle, no. Nic z tym złego nie jest, nie każdy musi mecze oglądać wszystkie. No, chętnie bym pojechał na mecze takie, wiesz, chociaż raz na taki wielki stadion, to jest w sumie takie naprawdę... Ja bym chciał na El Clasico pojechać. No to się nie dziwię, no ale to jest naprawdę... Duży wydatek. Twój się przewrócił. Patrz jak leci. Nie ma tak prosto. Jaki ten mecz, jakbym w Ultimate grał normalnie się czuję. No i spokojnie panowie teraz. Co odbutam? Dumbia! O. Musa. Musa? Nie Musa. Patrz. Nie. Najmniejszy z główki. Nie. Bo ten Morales ma chyba, nie wiem, 160? Czy coś takiego wzrostu 160 parę? Nie. Ja. Chciałem ci taki ładny radzik zrobić. A masz jakiś typ na Ligę Mistrzów, czy niezbyt? Na Ligę Mistrzów. No United. Kto może wygrać? Nie wiem, co to się stało ostatnio z Olympiakosem.
Także no nie za ciekawie. Nie, no United w tym sezonie nic nie gra, to albo Moyes musi przestać, ale on, tak swoją drogą, Moyes moim zdaniem daje szansę grać nie tym zawodnikom, co trzeba. Po prostu. I no, no tyle. A jeżeli chodzi o typ, ale no Bayern jest mega, mega silny. No i mi się wydaje, że będzie finał Real Bayern. Tyle. Chciałbym. No ale wiesz, moim zdaniem w Bayernie jest to świetne, że u nich każdy zawodnik naprawdę prezentuje wysoki poziom, nie? No a znaczy Real w sumie teraz też, bo też idzie wam dobrze w sumie w lidze. No ale takim u was najlepszym jest Ronaldo i to no, nie ma się co czarować, nie? Ale znowu jak nie ma Ronaldo, to jest Bailey. To jest jakoś tak spoko. No i oby byli w dwójkę. No nie wiem, Bailey się teraz rozstrzelał z tego co widziałem. Tak, asysty strzela dużo. O nie! Tararam, super. Tam Musa strzeli i Musa. Wiesz co, też ciężko mi, nie chcę tak wypowiadać tylko o wynikach, nie, bo tam mniej więcej kojarzę wyniki, ale samych meczy jako tako nie oglądam, więc to też byłaby hipokryzja trochę z mojej strony i takie bez sensu mówienie, że ktoś jest mega dobry, a mówię, oglądałem tyle co Bayern mecze i widziałem, że naprawdę się potrafią, nie. Panie, jak tam Guardiola ogólnie ustawił i fajnie teraz tą tiki-taką chcą grać, tak? Barcelona grała dawniej. No. No, ale naucz Robena podawać, w sumie niby się podobno nauczył. Ale coś tam podaje, no. W ogóle mnie to tak zastanawia, ostatnio oglądaliśmy mecz właśnie Bayernu z Arsenalem, z kumplem. I Roben przez całe życie zawsze robi to samo. Zwód i schodzi no. Na lewą nogę. A wszyscy i tak się mylą. No, i my tak mówimy, no kurde, ile można, no nie? On, no spadaj! Aj. Dobry jestem Musa. Dobry jest, szybki. A i właśnie wtedy mi Cooper przypomniał, że raz poszedł w prawo, kiedy grali z Barceloną w tym, nie wiem czy to był finał, czy półfinał, już nie pamiętam. I wtedy poszedł w prawo i wszyscy się zdziwili, on bramkę strzelił. No wiesz, on może zawsze na takie najważniejsze mecze zostawia sobie. Ale jak to taki efekt zawodnik ten może mieć tylko jedną nogę dobrą, stary, ja tego nie czaję. No wiesz, może ma jakieś niezgrania ruchowe. Co? Nie wiem. Nie no, akurat ja moją lewą, znaczy ja w sumie nigdy mojej lewej nie trenowałem, a powiem, że tyle mogę nią podać, mogę jakoś tam delikatnie uderzyć, ale strzał z daleka to w życiu nią nie wykonam. Ani podania jakiegoś. No ale mówię, ja nie trenuję jej codziennie, więc... Nie no, jak dla mnie tacy piłkarze powinni mieć. No to tak. No pewnie z leniem jakimś tak, że tylko z lewej strzela, znaczy bo on ma prawą, znaczy prawą gorszą, nie no to... Chyba, że znowu masz taką lewą jak Messi, no to co innego. No ale też de facto musi umieć czasem znaleźć się w dobrej sytuacji. Czekaj, bo mi tu Musa fajnie on wybiega. Prawą tak wykańcza, ale tak żeby ci Messi uderzył znowu zza pola z daleka, prawą to nie ma nogą. Szans, no. No ale znowu weź Ronaldo, no to wiesz, on lewą bez problemu. Da się, da się. Też i tak chyba największy takim... Tego co ja kojarzę, to obunożność miał taką zajebistą ten, Forlan. A to nawet nie pamiętam. Jego Forlan. Zajebisty. No o proszę. Ty, ale dzisiaj ładnie chodzi. No. No bo to serwery są pewnie teraz mało obciążone i działa. Powiem z tymi co serwerami to jest tyle śmiechu. Ale właśnie ostatnio sobie wszedłem na zobaczyć jak wyglądały filmiki KSI na początku, nie? Mhm. No i już FIFA 11 narzekał na serwery, więc... Wow, także... Także to jest po prostu coś związanego z FIFA i to się nie zmieni. Ale jak taka firma może sobie nie zapewnić? Wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Idealnych serwerów, nie? Mhm. Może nie idealnych, no wiadomo, mogą się crashować czasem, ale czasem i nie ciągle. A nie, że próbujesz wyszukać sobie gracza i każdemu się to buguje, jakoś nie wiadomo co się dzieje. Gol. 2-0. Główka 45 minuta. Skrypty. Skrypty. Góra, góra, dudu. Wyłączone. A to miał być strzał, nie? Ten pierwszy? Mhm. Tak, tak. Przedłużył. Dumbia! No. Cholera 2-0. Cholera 2-0. Pięknie.
Au. Zero celnych. Ale spokojnie, wracamy do gry. Dumbia! Dobry masz ten atak, ci powiem. No Musa i Dumbia są zarąbiści. Powiem ci tylko tyle, nigdy nie rób składu Bayeru Leverkusen. A co, słabo się gra? Nigdy, tak. Raz zremisowałem, Jezu, jak się cieszyłem. Nie, jeżeli miałbym chyba robić skład jakiś tak, że ma... Wow. O kurde. To chyba w Realu tylko bym zrobił tak, no i Bayernu jako tako. A reszta to, to jest tak jakieś średnie. To mnie PSG też fajny jest. Jakoś, masz i Silvę i masz Ja właśnie Zlatana. PSG nie potrafię grać, powiem ci szczerze. Kurwa. Ty spanikowałeś? Nie, nie chcąc. Ja PSG jakoś, znaczy Ibrom świetnie gra mi się, no ale reszta jakoś tak bardzo no słabo. A, bo nic. Nie wiem jak w Ultimate, no gram tylko sobie nim czasami na tym, ale... Ty w Ultimate grałeś Messim i ale to w grałeś... 13, no to wiesz. 13, a w, w 14 jeszcze... Nie, Neymarem grałeś, nie? No, Neymarem, no. Jak Neymar ogólnie? Neymar ja ogólnie grałem, słabszy niż w 13, ale i nadal zajebisty. Jak mi tam... Jaki WWE mi tam zrobiłeś, stary. Neymarem, wiesz co, ja bym go chętnie na skrzydle posłał, nie na atak, bo uważam, że to jest bez sensu, że on powinien, że jest na ataku. No to tak jak Hesse. No, a ten, i bym sobie zrobił skrzydełko jakieś fajne, jakąś fajną hybrydę właśnie, no on ma informa na skrzydle, no ale ten inform też kosztuje w pizdu kasy. Pomyśl, jakby był, co? Co? Nie karny, wolny. Jak gdzie? No bo tak. Kardy. Nie. Wolny, wolny. A dobra. Także wiesz. Pomyśl sobie, jakby był kiedyś na przykład Toc albo Inform Ronaldo na ataku. No to byłoby. Jakim cudem, nie? Znowu ta poprzeczka. Stary, no, no nie wierzę. Jakby był na ataku, to byłby najbardziej naprawdę tak wartościową kartą. No nie. Nie. Jest. A, dobry strzał, ale kurde. Ronaldo na NC to jest naprawdę wow, ale to było. Kurde, miałem dwie takie sytuacje teraz, że... Powinna być bramka. Ale prosto w niego, serio. W sumie możecie napisać w komentarzach jakiego zawodnika, na jaką pozycję byście chcieli najbardziej. No ja Bale'a na skrzydło strasznie bym chciał. Tak jak, znaczy na prawe skrzydło mówię. Albo na lewe. Chodzi mi o to, że jakbyś mógł wybrać, że ten zawodnik będzie na takiej pozycji, na jakiej chcesz po prostu. Bo nie wiesz, wypowiadali się, bo były pytania, dlaczego nie zrobią tego, nie zrobią zmiany z... Zdążmy na prawą albo napastnik na skrzydła i takie pierdoły, nie? Mhm. Oni powiedzieli, że wtedy byłoby za bardzo rozwalenie rynku. Ja w sumie zgadzam się z nimi, bo wiesz, nagle by się okazało, że Maicon gra na ataku, a bramkarz, no może bramkarzy nie, no ale jakiś obrońca nagle też jest, wiesz, skrzydłowym, więc oni nie chcieli za bardzo, wiesz, jakbyś wyszukiwał jednego zawodnika, to ciężko byłoby, jest, znaleźć. No teraz oni by poprawili te wyszukiwania, więc no nie wiem. W ogóle mogliby ustawić wyszukiwania po informach na przykład, nie? Ale to pewnie w 15 będzie wielka opcja. Innowacja. Lubię to słowo. Teraz, dzięki największym, super wszystko się działo. Teraz macie szansę grać. Znaczy wyszukiwać informów, ale nie będzie działało jeszcze. Będzie tak jak w 14, dopiero w 16 naprawimy wszystko i będzie dobrze działało. Także co z tego, że inform kosztuje 20 tysięcy, jak po prostu go nie znajdziecie? Dacie cenę. Cenę minimalną 20 tysięcy, on kosztuje 50, ale i tak go nie ma na rynku. No właśnie. No kurczę. Albo ustawicie cenę maksymalną 20 tysięcy, on kosztuje 5 tysięcy, ale i tak wam nie znajdzie. No, także witamy na rynku EA. Stary, ja bym ile dałbym, żeby zadawać takie pytania tym od EA, nie? Naprawdę. Może być Polska, może być Polska. Jak pojedziemy na zupę, to stary, ja ci powiedziałem, co ja zrobię. Na zupę już nie jadę do nich. Ja pojadę. Nie, ja do Warszawy się już tam nie wybieram, jeżeli by mnie zaprosili na coś takiego. Chyba, że tylko FIFA i z ludźmi, którzy naprawdę się na tym znają.
A nie. Ja jadę śmiało, pojadę stary. Taką karteczkę sobie przez drogę przygotuję pytań, że normalnie. Wszystko tam będzie. Dobrze. Ale Musa, kurczę, dobrze sobie nim chłopak gra. Może nie jest jakiś wybitny, bo troszkę mu siły brakuje. Ale nie jest źle. Buty ma fajne. Dlatego gra tak dobrze. Tak, no wiesz, jaki jest syndrom butów. No. No nie dogonię go, no za cholerę. A, czemu się minął? Ale serio, mam wrażenie, że gramy w Ultimate'a teraz. No ja też. Tak jakby szybka gra, nie? Porobiłbym tych więcej takich jakichś fajnych składów, a to tyle kosztują to wszystko. Pograłbym, potestowałbym. Czaisz, jakby była taka opcja, że już mi przetestuj zawodnika przez jeden mecz? To znaczy, według mnie powinieneś zrobić opcję, że możesz sobie budować skład, ale niekoniecznie nawet nim grać. No tak, tylko tak. Możesz no, skład no, to, zbudować, no tak jak nie? Na Footheadzie, no. Tak. To, ale i do tego będzie, squad builder byś to będzie robił, wielka informacja. Znaczy, to też będzie wielka pewnie innowacja. A powiem ci, że muszą coś z tym footem zrobić takiego, żeby na pewno Foot 14 nie jest. Znaczy powiem szczerze, o wiele lepiej bawiłem się w 13, jeżeli chodzi o futa. Nie wiem czemu. Ja też. Po prostu lepiej się bawiłem grając w 13 i miałem wtedy tych meczy przegranych. Ja pierdzielę i więcej, nie? A teraz to tak jakoś nawet nie mam ciśnienia strasznego. Wow. Jezu, on ma dobre strzały ten Denis. Albo mi się wydaje. Nie tam lachu, w drugą stronę. No nie widzę gdzie się. W ciemno biegnę. O, dobrze. Aj, Musa. Na lewa noga. Ale, moi drodzy, jest szansa na zamilkli. Spadaj mi z tą główką. Nie no, kurwa. 90. Zamilkli. Ale ja go wkurwiam w tych roleplayach. Niedługo nie skończymy, normalnie nagrywam. Jacob! Ale jeszcze mi nie wyszło to, nie? Mogłem zrobić. Poczekaj, jeszcze nie koniec. No jest. No właśnie. Kur. Dame! Co się tak. Patrz, jak się cieszą twoi, jakby wygrali. Aha, ty, bo mistrzostwo. No, po raz 10 wygrałeś. Nie. Dobra, dziękuję wam bardzo za odcinek. Mamy nadzieję, że się podobał. Zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu, bo może będzie coś innego. Zobaczymy, trzymajcie się. Jacob leci trenować do tego, na planetę genialnego tego, żółwia. Tam jest obciążenie 2G. Dragon Ball. Trzymajcie się, na razie.